Witam was tutaj, cześć, czym sąż i co tu dużo nie mówić, życzę wam wspaniałego nowego 2021, szybkiej szczepionki i innych tam rzeczy, no i oczywiście zapomnijmy o tym, jak wyglądał 2020, ale trzeba by na pewno. O tym porozmawiamy sobie w trakcie matatonu na moim kanale, tak, możecie być zadowoleni, ostatnio mało się dzieje na kanale, ale no, pora to zmienić. Przez najbliższe 3 dni, wliczając to już 1 stycznia, zaczniemy sobie maraton 3 live'ów codziennie po jednym live'ie, oczywiście o godzinie 18. Harmonogram jest dosyć prosty. 1 dnia, czyli 1 stycznia, zrobimy sobie podsumowanie całego roku 2020 z komunikacji miejskiej i dużych inwestycji w Warszawie. Będzie to w formie live'u, abym mógł też poznać wasze zdanie lub jeżeli coś zapomnę, ja sobie zrobię taką po prostu listę rzeczy, które się działy, to miłe możecie o tym wspomnieć i napomnieć i w ogóle. I tak będziemy to robić. Kolejnego dnia, czyli w niedzielę 2 stycznia, będzie podsumowanie roku 2020 Awizonosza, czyli co się działo, jak zaczęliśmy ten rok, co się wydarzyło przez ten cały rok, takie podsumowanko zrobimy. I co wam najbardziej się też podobało w trakcie tego całego roku na moim kanale, jestem ciekawy. No i też dużo was przybyło przez ten cały rok, to przecież my zaczęliśmy zupełnie inaczej. No ale tak czy siak. I na koniec, czyli w niedzielę, pojawi się mniejsze z tym, z podsumowaniem tygodnia noworocznego, co się działo i co się będzie działo w najbliższym czasie. A, no i mało byłoby tego. Ferie, czyli te zimowe i tak dalej, albo 6 stycznia, albo jakoś w najbliższym czasie pojawi się jeszcze live'ik jeden z Natural Disasters, gdzie będziemy mieli jedno miasto do rozwalenia. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Co dużo mówić, no więcej życzeń świątecznych poza zdrowymi, spokojnymi i więcej skylinesów, dodatków, lepszej komunikacji i zarostania w korków, bo najważniejsza jest oczywiście poczta i bezpieczna, dobra komunikacja miejska. No i węzły super odjechane autostradowe. To jeżeli się ze mną zgadzacie, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie coś napisać, jakieś życzenia czy coś, napiszcie w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. I co by dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce. I tak jak powiedziałem, już jutro, 1 stycznia, około godziny 18, zaczynamy maraton live'owy. Live'y będą trwać około godzinki, góra, dwie. No zobaczymy, jak tam wyjdzie, no trudno zesteścić cały 2020 w jednym dniu. I jakbyście się zastanawiali, czemu to robimy dopiero w 2021, to dlatego, że najlepiej podsumować rok, który się skończył. Do zobaczenia już jutro, około 18. Cześć!